Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i oto kolejny bonusik do Terrarii. Po akcji w ostatnim odcinku trochę się działo. Nie będę tu może opowiadał szczegółowo. Ale jak widzicie jest Blood Moon. Z tego też powodu w tym oto momencie będziemy łowić. Bo słyszałem, że łowienie w Blood Moonie fajne rzeczy można przynieść. Tak więc widzicie, dużo się nie zmieniło, poza tym no legendarny i w ogóle. No i takie coś. Dużo wydałem na goblina, nawet nie pytajcie ile, ale mniejsza z tym. Tak więc zarzucam wędkę i liczmy na to, że złowimy to, o czym tak wszyscy gadają, że jest super. No nieźle, ryby na zadanie. Ale nie tego szukam. Coś tak powoli co idzie. Nie wiem, czy to też jest dobry pomysł na specjalny materiał, żeby łowić sobie po prostu w Blood Moona, ale no jeśli coś ciekawego jest, to sprawdzę co osobiście. Sprawdzić co można najlepiej właśnie w takim specjalnie poświęconym temu odcinku. W tym przypadku jak widzicie taki malutki bonusik. Jeśli dowiem się co to jest, to fajnie, jeśli nie to nie. Ale póki co nie zapowiada się, żeby było cokolwiek specjalnego na ten temat. No te same zwykłe ryby. Więc w sumie to nie mam pomysłu na co, jak i gdzie, że tak to nazwę. Najprościej w świecie. Zarzucamy kolejny raz. Tylko zwykłe ryby. Chyba w takim razie ktoś musiał mnie nieźle zmylić z tym, że coś fajnego tu jest. No ale cóż, obiecałem sobie, że to będzie, co będzie. Chociaż dobra, no, chciałem zrobić bonusik, ale prawdopodobnie zrobię pierwszy taki, można powiedzieć, samodzielny odcinek. Albo nie, jeszcze zobaczę. Jak będzie z moim inspiracją i ile mi zajmie odkrycie sekretu tego Blood Moona całego. Tak, przy okazji mam nadzieję też, że nie macie problemu z tym, że ewentualnie może być jakieś tam echo delikatne z dźwięków z grybu. Na monitorze siedzę po prostu, więc mówiąc na głośnikach, nie na słuchawkach, ze względu na to, że no po prostu sam sobie podeszłem, chciałem załączyć Terrarię na chwilę, coś tam porobić. Advanced Combat Techniques. Increases defense and strength of all villagers. Fajnie. Czyli są rzeczy, które wzmacniają NPC-ów. No, ale to nie to, co chciałem. Chyba, że to jest to. Bo nie ukrywam. No, mówił, że to coś mi się przyda. Pewien gościu, z którym gadałem, ale no, powiem szczerze, nie wiem, czy to jest to coś. Oj, co? Mam nadzieję, że to nie zniknie do czasu, kiedy tutaj wrócę. Bo jeśli nie zniknie, to jestem uradowany wielce i może znalazłem właśnie to, co tak wszyscy, o czym wszyscy tak gadali. A jeśli będzie standardówka i zniknie, to się trochę wkurzę. Uwaga, uwaga. Dobra. Postać, biegnij, póki jeszcze masz czasa. W sumie mógłbym jakieś żarcie przygotować, ale szczerze mniejsza z tym, ja chcę po prostu się tam dostać jak najprędzej, a nie i żarcie używać czy coś, żeby lepiej przetrwać. Główny cel, to jak mówiłem już i się powtórzę, jest odkryć sekrety po prostu Blood Moona. I uwaga, uwaga, oczywiście, że nie ma. Bo po co by miało być? Ukradło pieniądze, to mogło sobie zniknąć. Spokojnie. W takim też wypadku chyba najlepiej będzie, jeśli po pierwsze slime'a przyniosę tu. Będę zarzucał właśnie z brzegu. Natomiast osobiście właśnie staram się jak najdalej to rzucić. Oj, co? Co to ma być? I jak z tym walczyć? Chyba już wiem, co to może. Wow. Dobra, może nie tyle, co chyba wiem, ale no Blood Moon nieźle się rozwinął. I chyba wiem, jak można było najbezpieczniej to wszystko zrobić, tylko no niestety nie mam odpowiednich chyba możliwości nawet. Tak więc pozwólcie, że spróbuję to podejść do tej bitwy w trochę inny sposób niż planowałem. Czyli odłożymy bicz i spróbujemy swoich sił w walce czymś trochę może lepszym. Dobra, niech będzie to, powinno wystarczyć. No i jak widać, mam tu przygotowane inne bronie na krytyczne sytuacje, więc no. Czakram to coś.
No i mój glut powinny wystarczyć. To ma jakiego knockbacka? Average. Jak widzicie, z większością przeciwników sobie... Ach, chciałem powiedzieć, że radzi, no i zmarnowałem żarcie. Przez moją głupotę. To się okaże, że przez to nie zdążę tego Bloodmoona ogarnąć. I teraz pytanie największe, czy to moja postać jest po prostu słaba, czy naprawdę ta gra przewiduje im na co... To, co tam wyłowiłem na późniejszy etap. Zobaczy. Ale tym razem, poza tym, że żarcie znowu wezmę, tak wiem, marnuję. Ze sobą nawet. I nie zdążyłem. Tak więc no. To by było chyba na tyle w takim wypadku. Mam nadzieję, że się wam podobało, czy cokolwiek. No i to tyle. Hej.